Od wielu lat fotografuję zwierzęta zamieszkujące miejską dżunglę. Liczy się spryt, szybkość reakcji i odrobina szczęścia. Wielokrotnie podchodziłem, by zrobić ujęcie płochliwej zebrze, wspinałem się na słupy, by zmierzyć się z żurawiem, przesiadywałem w krzakach, by uchwycić dzikiego psa dingo. Do tej pory nie udało mi się jednak sfotografować króla miejskiej dżungli Liona. Zawsze gdy natrafię na jego trop, znika praktycznie bez śladu. Dlaczego? Bo to prawdziwy i wyjątkowy rarytas.